Witajcie w drugim odcinku drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Po dwóch tygodniach przerwy i ćwiczeniach nad rotacją, dziś zajmiemy się stylem grzbietowym. Styl grzbietowy w swoich ruchach jest bardzo podobny do stylu dowolnego. Często w literaturze nazywany kraulem na grzbiecie czy odwróconym kraulem. Podczas pływania grzbietem wykorzystujemy te same mięśnie co w kraulu, ale ich praca jest odwrócona. Kiedy mięsień w kraulu się kurczy, na grzbiecie się rozciąga. Dzięki tak dużemu podobieństwu praca, którą poświęcimy na udoskonalenie grzbietu, nie tylko poprawia naszą technikę w tym stylu, ale też będzie świetnym uzupełnieniem stylu dowolnego. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona dwóm elementom. W pierwszej części skupimy się na pozycji naszego ciała podczas pływania grzbietem, drugą zaś część poświęcimy pracy rąk do grzbietu w fazie podwodnej. Na początku zawsze trochę więcej teorii, a później ćwiczenia. Zacznijmy od pozycji. W stylu grzbietowym nasze ciało ułożone jest na wodzie, tworząc kąt z jej powierzchnią około 8-10 stopni. Podczas pływania barki znajdują się wyżej od bioder. Sam kąt jest nieco większy niż w stylu dowolnym dzięki niższemu położeniu bioder, co korzystnie wpływa na efektywniejszą pracę nóg. Klatka piersiowa, podbródek, głowa i uszy znajdują się na poziomie wody. Przejdźmy teraz do kilku ćwiczeń nastawionych na poprawę pozycji ciała na wodzie. W pierwszym ćwiczeniu przyda nam się duża deska trzymana w dłoniach. Po odbiciu od ściany przenosimy nasze ręce za głowę, trzymając deskę na szerokości ramion. Podczas ćwiczenia staramy się kontrolować pozycję ciała. Głowa powinna być ułożona na wodzie z lekko przyciągniętym podbródkiem w kierunku klatki piersiowej. Uszy znajdują się w wodzie, a wzrok kierujemy pod lekkim kątem na sufit pływalni. Dzięki takiemu ułożeniu głowy biodra powinny być nieco niżej niż nasze barki. Podczas pracy na nogach postarajmy się rozluźnić ciało, wprowadzając w nasze pływanie wcześniej poznaną już rotację bioder. Zwróćmy uwagę, aby ciało podczas pływania było rozluźnione, a nasze biodra delikatnie skręcały się wraz z naszymi nogami. Przejdźmy do drugiego ćwiczenia. Tym razem popłyniemy bez deski. Wyprostowane ręce układamy za głową, opierając na nich właśnie naszą głowę. Takie ułożenie wymusi na nas jej prawidłową pozycję. Podczas pływania nasze dłonie powinny być ułożone na powierzchni wody. Po odbiciu od ściany wykonujemy na przemian stronny ruch napędowy nogami do grzbietu. Zwróćcie uwagę na ułożenie bioder, które muszą być niżej niż nasze barki, oraz na to, aby podczas pływania ich nie usztywnić. Pamiętajcie również, aby w trakcie pracy nóg kolana nie przecinały powierzchni wody. W kolejnym ćwiczeniu, po odbiciu od ściany i rozpoczęciu pracy nogami, dołączymy pracę rąk. Obie ręce pracują równocześnie. Rozpoczynamy od wyciągnięcia dłoni przy biodrach kciukami do góry. W trakcie przekładania rąk odwracamy nasze dłonie tak, aby przecięły one powierzchnię wody małymi palcami, minimalizując przy tym opór wody. Ręce powinny wejść do wody na wysokości naszych barków. Po tej fazie rozpoczynamy pociągnięcie pod wodą. Cały czas pracujemy nad położeniem naszego ciała, dlatego też ważne jest, aby w trakcie wykonywania ćwiczenia zwrócić uwagę na ułożenie naszych bioder, głowy i barków, a także rytmiczną pracę nóg podczas ruchu rękami. Uważajcie również na to, aby w trakcie przekładania rąk wasza głowa była nieruchomo. Częstym błędem, który przytrafia się początkującym pływakom, jest odchylanie głowy do tyłu w trakcie przenoszenia rąk. Teraz zaprezentujemy dwa warianty urozmaicenia naszych ćwiczeń. Postaramy się podnieść trudność pływania poprzez zmianę pozycji położenia rąk. W trakcie pływania ramiona ułożone są przy żebrach.
a przedramiona wraz z dłońmi wyciągnięte nad taflę, tworząc kąt prosty z powierzchnią wody. W dłoniach możemy trzymać deskę, której staramy się nie zanurzać. Praca nóg podczas wykonywania tego ćwiczenia powinna być intensywniejsza, aby utrzymać prawidłową pozycję ciała na wodzie. W drugim wariancie założymy płetwy i tym razem nasze ręce powędrują całe nad powierzchnią wody. Pamiętajcie, że w tych ćwiczeniach cały czas kontrolujemy ułożenie naszej głowy, parków i bioder. Pamiętajmy, że podczas zmiany ułożenia rąk głowa pozostaje w bezruchu. Pora na drugą część dzisiejszej lekcji. Tym razem skupimy się na pracy rąk pod wodą w stylu grzbietowym. W tym elemencie możemy wyróżnić cztery fazy, takie jak włożenie ręki do wody, napłynięcie, czyli chwyt wody, pociągnięcie i odepchnięcie. Rozpocznijmy od włożenia rąk do wody. Powinny one wejść do wody na wysokości barków. Jak wspominaliśmy wcześniej, w trakcie przekładania ręki nad wodą, dłoń obraca się tak, aby małym palcem przeciąć lustro wody, minimalizując przy tym jej opór. Po włożeniu ręki rozpoczynamy chwyt wody. Tutaj, na skutek wykonanej rotacji, ramię zanurza się do głębokości 20-30 cm. Przypominamy, że obrót ciała wokół osi kręgosłupa powinien wynosić około 40-45 stopni. Jest to najlepszy punkt do wykonania chwytu wody. Następnie płynnie przechodzimy do fazy pociągnięcia. Tutaj następuje ugięcie ramienia w stawie łokciowym, które dochodzi do 160-170 stopni. Sam łokieć odwraca się ku dołowi, a dłoń wędruje w kierunku lustra wody. W tym momencie cała nasza ręka stawia opór wodzie swoją wewnętrzną stroną. Prowadząc rękę w dół, staramy się utrzymać nacisk całej ręki na wodę. Faza ta kończy się w momencie, gdy ramię i przedramię tworzą kąt około 90 stopni. Łokieć skierowany jest w kierunku dna basenu, a palce dłoni na ścianę boczną pływalni. Ostatnią fazą jest odepchnięcie, w której ramię prostowane jest w stawie łokciowym. Dłoń podczas wykonywania odepchnięcia powinna znaleźć się poniżej biodra. Tyle teorii, przejdźmy teraz do ćwiczeń. Aby lepiej zobrazować i uświadomić ruch ręką pod wodą, wspomożemy się liną torową. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy dokładankę jednej ręki, tej, która znajduje się blisko liny. Po przełożeniu ręki nad wodą staramy się w najdalszym punkcie złapać palcami za linę i trzymając za nią cały czas wykonujemy pociągnięcie aż do momentu, kiedy ręka znajdzie się przy biodrze. Po pracy ręki wykonujemy krótką przerwę i powtarzamy ruch tą samą ręką. Na drugiej długości pływalni wykonujemy analogiczne ćwiczenie drugą ręką. Ćwiczenie to wymusza na nas podobny ruch pod wodą do tego, który wykonujemy podczas pływania grzbietem. W kolejnym ćwiczeniu wykonamy jednoczesny ruch obiema rękami do grzbietu. Po odbiciu od ściany ręce ułożone są wzdłuż tułowia. W trakcie pracy nóg przekładamy ręce nad wodą, wkładając je na wysokości barków do wody. Po włożeniu rąk rozpoczynamy pracę pod wodą, w której staramy się wykonać wszystkie fazy podwodne ruchu. Zwracamy uwagę na ugięcie rąk w stawie łokciowym, wykonanie pociągnięcia aż do kąta prostego przedramienia w stosunku do ramienia oraz ostatniej fazie odepchnięcia do momentu, aż dłonie znajdują się przy biodrach. Po każdym ruchu następuje krótka przerwa i praca na samych nogach. Po ustabilizowaniu pozycji ciała na wodzie wykonujemy następne powtórzenie pracy rąk.
czas na ostatnie dzisiejsze ćwiczenie, w którym znów pomocna będzie nam lina torowa. Tym razem popłyniemy stylem grzbietowym w pełnej koordynacji wraz z podciągnięciem o linę. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy pracę nóg wraz z naprzemianstronną pracą rąk. Staramy się płynąć blisko liny, aby w trakcie wykonywania ruchu ręką móc złapać linę za głową w najdalszym punkcie i wykonać pociągnięcie, tak jak miało to miejsce w ćwiczeniu z rękami przy biodrach. Druga ręka pracuje bez pomocy liny, ale zwracamy uwagę przy jej pracy na takie elementy jak wcześniej omawiane, czyli włożenie ręki do wody, napłynięcie, pociągnięcie i odepchnięcie. Druga długość pływalni to zmiana ręki pracującej przy linie. Na dziś to wszystko. Do opanowania poszczególnych elementów w każdym stylu potrzebne jest przepłynięcie tysięcy basenów. Na prawidłową technikę wpływa bardzo duża ilość składowych, takich jak praca nóg, rotacja, pozycja tułowia, głowy, ruch ręką nad, jak i pod wodą. Chcąc je wszystkie opanować, musimy o nich pamiętać w trakcie wykonywania każdego z poszczególnych ćwiczeń, jak i pływania w pełnej koordynacji. Wykonujcie ćwiczenia, akcentując w nich dany element, który chcecie potrenować, ale nie zapominajcie o całej reszcie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za 2 tygodnie. Wtedy trochę mniej teorii, a więcej ćwiczeń do grzbietu. Do zobaczenia.